Trójkąty T1 i T2 są prostokątnymi trójkątami podobnymi. Przeciwprostokątne trójkąta T1 mają długość 5 i 12. Przeciwprostokątne trójkąta T2 ma długość 26. Oblicz pole T2. I teraz tak, spróbujmy to sobie narysować. Mamy trójkąt prostokątny, w którym przeciwprostokąty mają 5 i 12. Nie znamy przeciwprostokąty. No to automatycznie nam co pierwsze się już co zobaczy, Pitagorasem policzyć sobie długość ceny. No to spróbujmy sobie to policzyć, tak? 5 kwadrat plus 12 kwadrat równa się c do kwadratu. Automatycznie tutaj wyjdzie nam 169 równa się c kwadrat. Pierwiastkujemy. Jak pierwiastkujemy i mamy zadanie z długością, musimy napisać warunek, że c jest większy od 0, czyli automatycznie nasz bok c jest równy 13. To teraz zajmiemy się tym drugim trójkątem. W drugim trójkącie wiemy, że to przeciwprostokąt ma długość 26, tak? I teraz tak, wyszło nam tutaj 13, a tutaj 26. Podpiszemy sobie, że to jest T1, a to jest T2. Mając dwa boki odpowiadające sobie w dwóch figurach podobnych, można policzyć coś takiego jak skalę podobieństwa. I teraz sobie weźmiemy po prostu bok figury drugiej przez bok figury pierwszej. Automatycznie to będzie 26 na 13, czyli to będzie skala podobieństwa równało się 2. Dopiszemy brakujące boki jako x i y, czyli znowu ten bok przez ten bok będzie się równało 2 i ten bok przez ten bok, czyli będzie się równało też 2. Czyli automatycznie x przez 5 jest równe 2 i teraz pomnożymy sobie razy mianownik, czyli w tym przypadku będzie x równało się 10 i teraz y przez 12 równa się 2 razy mianownik. I czyli y to jest 24. Żeby policzyć pole tego trójkąta, wystarczy ze zwykłego wzoru na pole trójkąta ułożyć 1, 2 razy podstawa, czyli tutaj będzie po prostu x razy y, tam jeszcze razy wysokość w polu, tak? I mamy tak, 1, 2 razy 12 razy 10, to ładnie się nam skróci, dając nam 6, przepraszam, 24 tam było, tak? To tutaj będzie 12 i mamy razem 120.